Witam Was w kolejnym odcinku Pet Simulator X. Właśnie otrzymaliśmy nową aktualizację z okazji Prima Aprilis, która wprowadza m.in. April Fools Event, krainę z Pet Simulator 1, nowe pety i nowe jajka. Otrzymujemy sekretne drzwi, sekretne pomieszczenie i sekretne jajko. Wow, tyle sekretów do odnalezienia. Otrzymujemy również owocowe boosty, nowe skrzynki, wyrzutnie do paintballa, możliwość używania nieskończonej ilości petów, nowe fanarty oraz jakieś usprawnienia. Słuchajcie, ten update jest gigantyczny, lecimy sprawdzać, co tak naprawdę on wprowadza. Zaraz na starcie mamy wejście do nowej eventowej krainy. Aby się tam dostać, musimy zrobić nowe eventowe misje. Pierwsza z nich polega na tym, abyśmy napisali April Fools na czacie. Nie jest zbyt trudna, więc na pewno sobie z nią poradzimy. O, tutaj już widzimy, że Bartek zrobił tą misję. My nie będziemy gorsi, też ją zrobimy. I mamy. Kolejna misja polega na rozwaleniu 30 owoców. No dobra, ja lecę ich szukać. Udało się, została nam prawdopodobnie ostatnia misja, czyli rozwalenie 25 errorowych skrzynek. To też nie będzie trudne, bo jest ich bardzo dużo. Słuchajcie, rozwalam sobie te skrzynki i okazało się, że one dają różne bonusy. Wróć, wprowadzam Was w błąd. Efekty. Tak jak w tym przypadku jestem bardzo mały. A to jest pierwszy z nich. W sumie mamy ich 5, a tu jest kolejny. Mamy taki skin errorowy. Kolejnym efektem, który możemy otrzymać, jest bardzo mała grawitacja, przez co będziemy skakać tak, jakbyśmy byli w kosmosie. A teraz otrzymaliśmy kolejny efekt, którym jest super skok, dzięki któremu skaczemy bardzo wysoko. Ostatnim efektem, który możemy otrzymać, jest efekt, który powoduje, że jesteśmy gigantyczni i przy okazji zrobiliśmy ostatniego questa, co oznacza, że lecimy zobaczyć, jak wygląda eventowa kraina. Podobno to jest właśnie kraina z Pet Simulator 1. Niestety, jeżeli chodzi o mnie, to ja nie grałem w Pet Simulator 1, więc się nie wypowiem. O proszę, i znaleźliśmy sekretne drzwi. Jeszcze musimy dowiedzieć się, jak je otworzyć. Ale to później, najpierw sprawdźmy tą całą krainę. Wydaje mi się, że ten hipomelon to nawiązanie do poprzedniego roku, ponieważ był wtedy do zdobycia. Na tej krainie również mamy jakieś skrzynki, niestety nic nowego nie dają. A może jednak coś dają? Chyba, że coś mi się zlagowało. Patrzcie napis, możemy otwierać errorowe jajka. Czy to są te jajka, co są koło armaty? Czy jakieś jeszcze ukryte? No dobra, lecimy sprawdzić, ile one kosztują. O kurde, one są za diamenty. Mamy 4 nowe pety, w tym jeden huge. No dobra, ja chwilę sobie je pootwieram, może coś ciekawego wydropi. Słuchajcie, otwierałem chwilę, niestety nic ciekawego nie wydropiło, ale już wiem, jak otworzyć te drzwi. Aby je odblokować, wystarczy na czacie napisać PLS i od razu nas powinno przerzucić do nowego sekretnego pomieszczenia. O kurde, ale ciekawy wystrój to pomieszczenie ma. Mamy tutaj sekretne jajko, w którym są te same pety, ale szansa na huge peta jest zwiększona 10-krotnie. Ono również jest za diamenty. Na pewno je pootwieramy i spróbujemy wydropić nowego huge peta. Ale to później, teraz lecimy sprawdzić, co jeszcze zostało dodane. Słuchajcie, właśnie się rozpoczął Scavenger Hunt Event, a my znaleźliśmy pierwsze jajko. Może tym razem nam dopisze szczęście i dropniemy huge safari kata? No niestety, nie tym razem, ale się nie poddajemy. Lecę szukać kolejnego. Słuchajcie, mamy kolejne. Od razu je otwieramy i patrzymy, co nam dropło. No niestety, kolejny safari kat. Lecę szukać trzeciego. Słuchajcie, okazało się, że trzeciego jajka nie było albo było pobugowane. Dlatego na szybko wrzucili aktualizację. Dzięki czemu możemy otworzyć ponownie jajka. Ale niestety tu się nic nie zmieniło, dalej safari kat. Jeżeli chodzi o lokalizację dwóch pierwszych jajek, to jest taka sama, dlatego oczywiście bez problemu je odnaleźliśmy. Niestety drop jest taki sam jak za pierwszym razem. No i znalazłem ostatnie, trzecie jajko, w sumie to już piąte na odcinku. Może ono będzie szczęśliwe i dropnie nam w końcu huge safari cat. No niestety, tutaj się nic nie zmieniło. Dalej mamy pecha co do tych jajek. Słuchajcie, kolejną rzeczą, która została wprowadzona w tej aktualizacji, jest możliwość zakupienia nielimitowanej możliwości ubrania petów. Jest to akcja oczywiście limitowana czasowo. Niestety co do ceny to nie wiem, bo mi się nie wyświetla, ale na pewno nie jest za darmo. Wydaje mi się, że to będzie około 10 tysięcy robuxów. Ale widzę, że to chyba wszystko im się popsuło, bo mam wszędzie znaki zapytania. Kolejną rzeczą, która została wprowadzona, jest wyrzutnia do pinballa. Możemy ją znaleźć oczywiście na Trading Plazie i tylko tutaj możemy jej używać. Dzięki niej możemy zmieniać kolor innych graczy. Oczywiście jak trafimy w jakiegoś gracza przy użyciu właśnie tej wyrzutni. Z tego co widzę, to kolory są randomowo losowane, na jaki kolor zostanie zabarwiony gracz. I to jest efekt tymczasowy. Według mnie fajne rozwiązanie, trochę urozmaica rozgrywkę, ale najpewniej to zostało tylko wprowadzone na czas eventu. Słuchajcie, teraz zauważyłem, że w indeksie mamy równy 1000 petów, a to oznacza, że będziemy
mogli odebrać darmowego slota na peta, dzięki czemu będziemy mogli ubrać 22 pety zamiast 21, a na hardcore modzie aż 44. No i udało się, mamy maksymalną ilość slotów odblokowaną. Słuchajcie, zapomniałem wcześniej powiedzieć, do gry zostały dodane owocowe bonusy. Tak naprawdę w każdej krainie możemy znaleźć 6 różnych owoców. Każdy z nich daje nam inny bonus. Pierwszy z tych bonusów to jest bonus do szybkości, tak jak widzieliście, bardzo szybko biegam. Możemy go otrzymać po zniszczeniu ananasa. Kolejnym bonusem, który możemy otrzymać, jest bonus do obrażeń. Otrzymujemy go po zniszczeniu jabłka. Kolejnym bonusem, który możemy otrzymać, jest bonus do coinów. Otrzymujemy go po zniszczeniu gruszki. Następnym bonusem jest bonus do diamentów. Otrzymujemy go po zniszczeniu pomarańczy. No i ostatni bonus, według mnie najciekawszy, czyli do szczęścia. Otrzymujemy go po zniszczeniu banana. Dodatkowo możemy znaleźć 6 tęczowy owoc, który daje nam plus 1 do każdego z bonusów. Oczywiście bonusy się stakują. Jeżeli chodzi o czas trwania tych bonusów, to nie wiem, ile on wynosi. Słuchajcie, jako że udało się nam nastakować trochę bonusów i mamy dodatkowego slota na pety, przetestujemy sobie na hardcore modzie, ile będziemy dostawać coinów na tika. Wow, jest to prawie 600 milionów, jeżeli chodzi o tą przedostatnią skrzynkę. Słuchajcie, teraz jesteśmy na ostatniej skrzynce, jest tu oczywiście bonus razy 3, ale jest ponad 700 milionów na tika. Wow, spora różnica. Poczekamy jeszcze do następnego tika. Też jest ponad 700, wow. Trzeba będzie te owocowe boosty wykorzystać, aby zarobić trochę karton coinów na hardcore modzie. Słuchajcie, tak jak zwykle na zakończenie mam dla was trochę petów. Ale spokojnie, mamy nowy event, więc nadrobię zaległości i trochę pozdobywam dla was nowych petów. Jeżeli chodzi o hardcore moda, mamy jeszcze pozostałości z poprzedniego odcinka, kilka petów, no i oczywiście aksoloty wersji Dark Matter z normalnego trybu. Jeżeli chcecie takiego pecika, napiszcie jakiś ładny komentarz, oczywiście wasz nick gry, oraz którą wersję peta chcecie, zwykłą czy z hardcore moda. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam on się spodobał. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, jest nas coraz więcej, za co bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!